Witam serdecznie, jesteśmy w Białymstoku. Dzisiaj jest 4 czerwiec 2023 roku. Zaczniemy sobie od psychosomatyki. Psychosomatyka jest to taka nauka, która pokazuje pewną zależność między naszym stanem, mówi się, że stanem umysłu albo stanem duszy, ale tak faktycznie między naszym postrzeganiem a jakością soma, jakością naszego ciała. Czyli w prostym ujęciu psychosomatyka to jak nasze postrzeganie, tak stan naszego ciała, nasze choroby. Tak? Ale tak naprawdę psychosomatyka nie dotyczy tylko i wyłącznie chorób, bo wszelkich jakości, czyli jak nasze postrzeganie, w takim dużym uproszczeniu, jeśli jest postrzeganie dualne, to nie tylko zaczynamy chorować, bo mamy żal do kogoś, wtedy i żołądek, i wątroba. Jak mamy strach o przetrwanie, to gdzieś tam choroby płuc. Jak się gotujemy z emocji, to układ krążenia. Jak mamy wszystko w D, to gdzieś tam hemoroidy mogą się pojawiać. Natomiast jeśli nasze postrzeganie jest takie jednorodne i uczuciowe, że widzimy siebie we wszystkim, co jest, odpuszczamy wszystkiemu i wszystkim, widzimy odpowiedzialność swoją za wszystko, co nas w życiu dotyka, to wychodzimy z przestrzeni chorób i organizm się sam regeneruje i leczy. Ale psychosomatyka nie dotyczy tylko i wyłącznie stanu zdrowia, bo w szerszym zakresie dotyczy wszystkich stanów. Czyli jak jest brak zdrowia, jest brak pieniędzy, brak miłości, brak szacunku, brak spełnienia i samorealizacji, to jest coś w tym człowieku, jakieś są programy, jakieś są emocje, jakieś są splątania z czymś nieukochanym, nieuszanowanym, co generuje niską jakość życia, czyli braki w życiu tego człowieka. A psychosomatyka w tym szerszym aspekcie, jeśli postrzegamy jednorodnie, to wszystko jest w dostatku. I zdrowie, i radość, i szacunek, i wdzięczność, i miłość, i samorealizacja, i pieniądze. Przy okazji wszystko jest i to, i to, i to, i to jednocześnie. Tam mogą być pieniądze, ale nie ma szczęścia, nie ma miłości, nie ma spełnienia, nie ma samorealizacji. Może być jedno, ale najczęściej nie ma pozostałych. Tutaj jest wszystko jednocześnie i wszystko zależy od naszego stanu wewnętrznego, od naszego postrzegania. Choroby są w wyniku, w takim dużym uproszczeniu, w wyniku pewnego braku akceptacji, złości, żalu, pretensji. W wyniku strachu pojawia się kortyzol i zalewa każdą, idzie do każdej żywej komórki. Kortyzol, taki neuroprzekaźnik, który mówi, jesteśmy w zagrożeniu, trzeba walczyć albo uciekać. Jak człowiek jest w zagrożeniu i potrzebuje walczyć, to przyjmuje taką postawę boksera, tak się kurczy, tak? I jest w strachu i w czujności, gdzie tutaj w każdej chwili może przyjść atak na niego. Jest w zwarciu, jest w utracie energii. I my zachęcamy na czas przejściowy wychodzenia stąd, tutaj, na czas przejściowy, aby przywrócić pewien stan źródłowy, bo my wszyscy kiedyś, gdy byliśmy w becikach, tak, w beciku, jako noworodek w beciku, gdy byliśmy zaopiekowani, nakarmieni, wychuchani, wygłaskani, wycałowani, zaopiekowani, niesieni wszędzie z lekkością, to byliśmy w takim chwilowym, lokalnym raju na ziemi. Tak? I wtedy w tym stanie produkują się, w naszym organizmie są produkowane kanabinoidy i one przenoszą, to też jest neuroprzekaźnik, który przenosi do każdej żywej komórki informacje, jesteśmy w zaopiekowaniu, czujemy się dobrze, czujemy się nakarmieni, prowadzeni, wygłaskani, wycałowani, wykochani. Jest cudownie, wszystko mi służy, wszystko mi sprzyja. I do takiego ustawienia becikowego należy nam wrócić. Nasz organizm produkuje te neuroprzekaźniki. Produkował do momentu, gdy nie została nam sprzedana poprzez naszych wychowawców koncepcja, że życie jest ciężkie, że o wszystko trzeba walczyć, że źródło jako ten Bóg jest tam na zewnątrz, że trzeba paść na kolana, przywalić się 3 razy w grasicę, brać udział w zbrodni i brać udział w kanibalizmie i przypisać się do jakiegoś konceptu patriotycznego, narodowego albo do innego egregora jakiegoś politycznego. I dopóki my
utożsamialiśmy się z tymi konceptami, to te koncepty zawsze miały wywoływać w nas emocje. Każda emocja wywołuje kortyzol. Tak? Te emocje wywołują kortyzol. Kortyzol to jest tak jakby, jak jest komin w piecu i jak jest czysty ten komin, to jest tak zwany cukr, jest przepływ energii, tak? jest przepływ powietrza. Natomiast i my na takim przepływie mamy być, na takim, poprzez połączenie mamy być na przepływie energii. Natomiast każdy stres, każda złość, że ten nam zagraża, albo Rosjanin, albo Niemiec, albo Ukrainiec, albo Żyd, albo Cygan, każda złość do kogoś, za coś, to jest jakby patyk wrzucony, przylatuje ptaszek, Kafka i wrzuca patyk do, bo buduje sobie gniazdo, wrzuca patyk do komina. Jeden patyk, każda następna złość to jest drugi patyk, kolejna złość to w wyniku nieświadomości są te złości, w wyniku tego, że kupiliśmy jakiś program dualny i żyjemy w tym programie, wywołujemy emocje, a każda emocja to jest patyk. I w końcu przez te dziesiątki lat uzbieraliśmy tyle patyków, że nie ma cugu, bo jest komin zapchany, tak? I teraz ta każda złość, jak ten ołów, ma być transmutowana w światełko, tak? Więc albo my sami transmutujemy to, więc do tego będzie też służył arkusz na takie rozpuszczanie, odpuszczanie, tak? Ale jeśli ktoś sobie nie radzi ze swoimi emocjami, gdzieś ten umysł jest jednak silny, jest mu ciężko pokochać tego, co go tak skrzywdził fizycznie i psychicznie tak mocno, to na ten czas przejściowy, tylko na ten czas, bo chodzi o to, to możecie skorzystać z kanabinoidów, które są w pieprzu. Te same neuroprzekaźniki, żeby czujesz się dobrze, jesteś zaopiekowany, jesteś prowadzony, wszystko ci służy, wszystko ci sprzyja. Ta informacja, to jest kanabinoid, neuroprzekaźnik, ona jest w pieprzu czarnym, ona jest w wieżówce purpurowej, ona jest w truflach, Echinacea ratiofarm, czyli jeżówka, tak? I ona jest między innymi w konopiach, tak? I wystarczy zekstrahować sobie pieprz, paczkę pieprzu mielonego, nasypać do wódki, zrobić ekstrakt alkoholowy, jesteś chory, pijesz sobie 50 i zdrowiejesz, tak? Natomiast przy tych procesach, o których ja tutaj mówię, właściwsze jest stosowanie kanabinoidów nie poprzez alkohol, tylko poprzez te olejki konopne, że bierzesz pod język i masz na 6 godzin takie wyluzowanie i łatwiej ci przepracować. Kanabinoidy to są te źródłowe neuroprzekaźniki. Jako dziecko miałeś w sobie kanabinoid o nazwie anandamid. Anandamid, tak się nazywa ten kanabinoid. Czyli czułeś się jak w raju na ziemi, jako ten w tym beciku, ukochany, wycałowany, nakarmiony i zaopiekowany. Natomiast te wszystkie programy, w które później zostały tobie sprzedane i je kupiłeś, generowały kortyzol. I teraz trzeba powstrzymać produkcję kortyzolu, bo wiesz, że w tym ustawieniu wszystko ci służy, wszystko ci sprzyja, nic ci nie zagraża. Jesteś zaopiekowany, jesteś prowadzony, wszystko jest dobrze. Wszystko, co najlepsze, przychodzi do ciebie. Coś przyjdzie, cię egzaminuje, ale ty nadal jesteś w tej częstotliwości. Obdarowujesz egzaminatora i egzamin promyczkiem i wszystko jest dobrze. Wszystko się samo prostuje i układa. Więc w tym momencie ty już nie produkujesz kortyzolu. Ty wypuszczasz pierwsze kanabinoidy, a właściwie wyciągasz te patyczki i czyścisz swój komin, czyli swoje połączenie, swój przepływ i potem latasz na swoim anandamidzie. Tak, ale to tylko dla tych osób, które potrzebują na czas przejściowy, żeby zrobić sobie te arkusze, o których będzie w czwartej części, żeby przejść stąd, tu, żeby wyciszyć, uspokoić, wyluzować, czy znieść jakiś ból fizyczny, żeby go wyciszyć, to można chwilowo, doraźnie podać kanabinoidy roślinne, czyli fitokanabinoidy, ale docelowo ty masz przejść na endokanabinoidy, na twój własny anandamid, tak, żeby nie uzależniać się od niczego na zewnątrz. Teraz tak, jeszcze kwestia odzyskania mocy przez ciebie. Twoja moc idzie za twoją uwagą. Tam, gdzie twoja uwaga, tam twoja energia. System chce twojej energii, tak, a ty dasz albo nie dasz. Jeśli jest to tak sprytnie skonstruowane, ta ciemna, ta,
tak zwana ciemna strona, odgrywająca rolę ciemnej, to jest część ciebie, którą ty stworzyłeś dla tego egzaminu, żeby ciebie doić, dopóki śpisz, ale ta część ciebie ci służy, jak ty się obudzisz. Ten tak zwany matrix doi i cierpisz, albo ci służy, jak się obudzisz i wszystko ci sprzyja, i te urzędy i urzędnicy, wszystko ci sprzyja, ale dopóki śpisz, to doi ciebie z energii. Ten system, gdy go dostrzeżesz, zauważysz, że on cały czas ostrzeliwuje uczestników gry, śpiących, informacjami. I ci ludzie są jak na wojnie, ostrzeliwani z karabinów. Każda informacja, zobaczcie, włączcie telewizor, czy tam są wysokowibracyjne informacje, czy nocnikowe informacje. Informacje, że zamach, że choroba, że nieszczęście, ktoś kogoś okradł, że coś się tam wydarzyło. Żadnych pozytywnych, tylko negatywne i tak spreparowane. Duża część to jest w ogóle jakieś tam fake newsy, czyli takie fałszywe flagi, czyli takie rzeczy jak te dwie petardy, co wybuchły przy wschodniej granicy, żeby rozpętać wojnę polsko-rosyjską. Tak? Są to tak preparowane, żeby wywołać emocje, żeby wywołać niezadowolenie. Albo ta inscenizacja tu na granicy trochę ponad rok temu, czy ile to na granicy polsko, półtorej roku temu, polsko-białoruskiej. Tak? Mają wywołać emocje, więc ta twoja ciemna strona stworzona przez ciebie ma media klasyczne, media internetowe, ma kanały YouTube'owe. O, to też ciekawe. Dobrze. Mało. Albo nie, to się wytnie. Dobra. Dobrze. Słuchajcie, zabezpieczymy to tutaj. Dziękuję. Ciemna strona nie lubi, jak jest dostrzeżona. Ale my robimy swoje dalej. Więc tak. To wszystko, a teraz przerwało w momencie, przewróciło się, gdy mówiłem o tych kanałach YouTube'owych. Wszystkie lub prawie wszystkie zostały przygotowane na ten czas, żeby ludzi zaganiać do zagrody. Tak, te pierwsze kanały YouTube'owe, alternatywne, duchowe, niby ezoteryczne, niby duchowe, zostały stworzone jako projekty służb, tak, żeby zjednać uwagę tych ludzi. Są tam ludzie zadaniowani, są tam dawani fachowcy, są tam dawani celebryci, może nawet jacyś artyści, jakieś znane śpiewaczki dla wzmocnienia tamtego projektu, żeby coraz więcej osób skierowało tylko tam swoją uwagę i się splątało z tym danym kanałem. Tak? Zachęcam do tego, żeby wylogować się z telewizora, bo to są jak haubice armaty w każdym domu, kupione za gotówkę albo niektórzy nawet na kredyt, tak? Gdzie każdy sam z tych ludzi śpiących siada naprzeciwko tej haubice armaty i wystrzeliwuje pociski wprost w swoją skroń. I kto odpala te pociski? Jeśli nie ten człowiek, który trzyma pilota. Zobaczcie, jak sprytnie jest skonstruowana trucizna i takie jakby samostrzelanie do siebie. Zachęcam do niezwłocznego wycofania uwagi i w ogóle tego urządzenia ze swojej przestrzeni. Od razu się życie poprawia. Od razu. Co prawda twój umysł powie, no ale ja tam tylko National Geographic oglądam. Jak chcesz być w nocniku, to sobie oglądaj National Geographic. Ja zachęcam, żebyś poszedł do lasu. Usuń niezwłocznie to urządzenie. Nie oglądaj tych rzeczy podobnych w internecie, czy to na Pudelku, czy na Onecie, czy na Interi, tak? Bo to jest to samo dojenie i wkręcanie w emocje. Dla innych, którzy się lekko wybudzili i chcieli spieprzyć z zagrody, system stworzył kolejne zagrody i inne media dla nich, żeby oni się tu karmili, ale przecież one się obnażyły, te media. Obnażyły się w 2020 roku, że siały strach jeszcze większy niż w klasycznej telewizji. I robiły medytacje zbiorowe. Zbiorowe medytacje, zbiorowe udoje energii. Czyli ludzie nie w pełni, żeby czegoś nie było, żeby nie było pandemii, żeby osłabić tamtą stronę.
żeby tych iluminatów osłabić, czyli ludzie w brakach, tak, działali w brakach, a tak naprawdę zasilali i tracili swoją energię. Tak ważne jest, żeby nie brać udziału w żadnej zbiorowej medytacji. Jedyna medytacja dla ciebie to ta, gdzie ty łączysz się ze swoim źródłem, z Matką Ziemią, wchodzisz w to połączenie, czujesz to połączenie i łączysz się ze wszystkim, co jest horyzontalnie. I w takiej medytacji to jest najlepsza dla ciebie medytacja i bądź cały czas w tej medytacji, idź przez życie w tej medytacji, wszystko czyń w tej medytacji i wszystko, co potrzebujesz, dostajesz z tego połączenia, wszelką informację dostajesz z tego. Krzywdę sobie zrobisz, jak włączysz telewizor, bo tu masz pół prawdy, a tutaj masz 100% ze swojego źródła, masz 100% prawdy. Jeśli włączysz internet, to ty poczujesz, że to dla ciebie nie ma sensu. Telewizja, internet, kanały YouTube'owe, że nie mają już dla ciebie sensu. Wylogujesz się ze wszystkich, kiedyś przyjdzie taki stan, wylogujesz się ze wszystkich kanałów YouTube'owych i z tej, i z tamtej telewizji, i z tej tutaj, moc naszych serc, to też będzie właściwe, bo to, co ja mówię, co jest moją prawdą, dla ciebie jest koncepcją do sprawdzenia, gdzie jest może być pół prawdy, pół fałszu dla ciebie, bo coś, co jest moją prawdą stuprocentową, u ciebie może być inną prawdą, może nie być coś prawdą. Natomiast jak ty połączysz się ze źródłem i dostaniesz swoją informację źródłową, czystą prawdę, to nie potrzebujesz czerpać z kałuży, gdzie jest półprawda, tylko czerp ciągle ze źródła i poi się ze źródła, ze swojego źródła. Tak? Więc przyjdzie taki moment, to będzie właściwy moment, wylogujesz się ze wszystkiego, także z mojego kanału. Nie będziesz potrzebował mnie, bo dostaniesz wszystko od siebie do zastosowania w 100%. A to, co ode mnie, ja ciągle będę mówił, żebyś ty to sprawdził, żebyś nie wierzył ani mi, ani jakiemukolwiek kanałowi telewizyjnemu, ani jakiemukolwiek szkoleniowcowi, żadnemu jakiemuś tam guru ezoterycznemu, jasnowidzowi, albo autorytetowi czy politykowi. Ufam, że w polityków i autorytety ty już masz wyluzowane, tak? Natomiast jeszcze może jacyś guru, ale może już też wyluzowałeś, ale od wszystkich drogowskazów, które może nakierowują we właściwą stronę. W pewnym momencie się odłączysz od każdego drogowskazu i to jest właściwy stan. Więc tak, tu system, zadaniem systemu jest straszyć. Straszył jedną wojną, drugą wojną, Koreą, Wietnamem, bombami atomowymi w Korei, w Wietnamie. Musi straszyć tak, żeby wszyscy się bali. Jak 8 miliardów ludzi się boi, to on ma energię od 8 miliardów ludzi i może czynić wielkie kataklizmy i wielkie wojny. Jak teraz ludzie się budzą i nie dokarmiają już tamtej strony, to on już niewiele może uczynić. Nawet jakby za chwilę rozdawali telewizory za darmo, to już nie weźmiesz telewizora, tak? I już nie będziesz tego zasilał. Już się nie wkręcisz w najbliższe wybory. Może nawet na nie nie pójdziesz, tak? Bo wiesz, że to nic nie zmienia dla ciebie. Ty możesz uczynić sobie raj na ziemi poprzez właśnie wyjście z tych wszystkich koncepcji dualnych. System i tak będzie straszył i tak tych, co potrzebują jeszcze strachów na lachy, a ty już tego nie potrzebujesz. Ani wojnami, ani wirusami, ani terapiami na wirusy tymi w ramie, ani tabletkami, bo się okazało, że tutaj była mała skuteczność, ani drogim prądem, gazem, opałem. Tego już nie kupisz, tak? I w momencie, gdy ty w to nie kupisz tej narracji, ty będziesz zawsze zaopiekowany i prowadzony. I nawet jakby prąd podrożał, ty zawsze na ten prąd będziesz miał. Nawet jakby żywność podrożała, ty zawsze będziesz żywność miał, czy miała, tak? Cokolwiek się podzieje, ty jesteś w zaopiekowaniu i w prowadzeniu. I zawsze, mimo że będą straszyć zimą stulecia, ty zawsze będziesz miał opał albo na opał. Mimo że będą straszyć latem, suszą stulecia, ty zawsze będziesz miał wodę i inne wygody. Tak, bo będziesz w zaopiekowaniu. Natomiast jak ktoś kupi tą narrację, to będzie w cyklonie i jego będzie to, on będzie w brakach wody, w brakach opału, w brakach na pieniędzy na prąd, na gaz, na paliwo. Ty wybierasz. Odskocznia wibracyjna jest to forma takiego stanu wewnętrznego, takiej ciszy jak oko cyklonu. Na zewnątrz dzieją się różne rzeczy, ciebie to nie będzie dotyczyć, jak będziesz w świadomości jedności i w uczuciach. Ale jak wejdziesz w emocje, kupisz narrację, że to wszystko jest przez Putina,
Putinflacja, tak nazwano, tak, że inflacja jest przez Putina, albo że wszystko jest przez kosmitów, albo wszystko jest przez pandemię, albo przez tych, co się nie chcieli zaszczepić, albo przez kogoś tam. Jak kupisz to i wejdziesz w emocje, to wszystko, czym straszą, przejawi się w twoim życiu jako coś, co będzie wywoływało cierpienie. Możesz odskoczyć, być ponad tym wszystkim i nic cię wtedy nie rusza. Jesteś ponad tym. Więc zachęcam do tego, żeby wyluzować z tymi przestrzeniami informacyjnymi, bo one są skonstruowane, żeby przejąć twoją uwagę i wywołać w tobie emocje. Nie rozsyłaj żadnych niskowibracyjnych informacji, nie strzelaj do swoich poprzez TikToka, poprzez Messengera, SMS-a, nie rozsyłaj tego. Tak? Bo ja dostałem w marcu, w kwietniu 2020 roku setki SMS-ów, WhatsAppów, Messengerów, TikToków, Signali czy tych Telegramów, że to zagraża, tamto zagraża. Nie należy tego robić. Tak? Kto ma się dowiedzieć, to się i tak dowie, ale ty nie musisz strzelać do swoich, bo to jest tak jakby strzelanie do swoich teraz, z pojedynczego pistoletu takiego jednostrzałowego. To, że możesz zmienić częstotliwość, jest bardzo ładnie pokazane w niebiańskiej przepowiedni. Ja najpierw to pokażę w przypadku budowy atomu według Bohra. Tutaj jest taki model, gdzie tu jest jądro atomu i po orbicie lata elektron. Elektron ma orbitę adekwatną do swojej energetyki. Jak energetyka jest słaba energetyka, to jest słaba jakość życia, czyli jakość egzystencji tego elektronu, czyli tak, tu jest duża grawitacja, duże ciśnienie, duża presja, duże opory, duże straty, tak? Elektron, który dostaje kwant światła, porcję światła, to jest doświadczenie fizyczne. Po przyjęciu kwantu światła elektron znika z tej orbity, ona wręcz go wypycha. Ta orbita go wypycha i on nie może tutaj być. On ląduje na wyższej orbicie. Tu jest więcej lekkości, więcej luzu, mniej ciśnienia, mniej grawitacji. Tu jest przyjemniej. I ten elektron jest do momentu, dopóki nie utraci światła, to on tutaj jest i ma się dobrze. Jak utraci światło, to wraca z powrotem na niskowibracyjną orbitę. Ty jesteś takim elektronem. Światło to jest stan jedności wszystkiego ze wszystkim. Gdy przyjmiesz to postrzeganie i zaczniesz się tak komunikować, to jest światło. Gdy transmutujesz twoje emocje, twoje niezadowolenia, żale, złości, pretensje, transmutujesz, ty nie możesz być na tej orbicie, gdzie cierpisz. Ciebie stąd wyrzuca. Ty nie możesz być w tej pracy, gdzie cierpisz. Ciebie stamtąd wyrzuci. Ty nie możesz być w partnerstwie, gdzie cierpisz. W tym domu, czy nie wiem gdzie, w tamtym środowisku. Ciebie stamtąd wyrzuci na inną orbitę. Tak? Jeśli wytrwasz w tej częstotliwości świetlanej, ty zmieniasz przestrzeń na nowe lepsze. Na nowe lepsze. I trwasz w tym nowym lepszym, w tym lepszym, w tej lepszej jakości życia do momentu, gdy nie utracisz światła. Utrata światła to jest zapomnienie, wejście w emocje. Czyli ktoś przychodzi, egzaminuje ciebie, bo za tą orbitą jest jeszcze lepsza orbita. I przychodzi egzamin na tej orbicie. I teraz jak zareagujesz na ten egzamin, na egzaminatora, taka jest dalsza twoja orbita. Jak się wybudzi, jak się obudzisz, zdasz egzamin, czyli nadal z poziomu światła obdarujesz go szacunkiem, wdzięcznością, zapłacisz za dotychczasowe doświadczenia wdzięcznością, szanujesz go, akceptujesz, że ma prawo się nie zmienić i kochasz bezwarunkowo tego, co ciebie przeegzaminuje na tej orbicie, przeskakujesz na tą orbitę. Natomiast jak zaśniesz i utracisz światło, czyli wygenerujesz z siebie emocje, ty przeskakujesz na tą orbitę. Taka jest mechanika, po prostu jesteś takim elektronem i przeskakujesz po orbitach, jak po tych falach życia. Zobaczcie, tu masz nieskończoną ilość alternatywnych linii życia. Surfujesz jak surfer po nich, tu cię niesie, a tutaj musisz wiosłować coraz bardziej i pod prąd. Tu jesteś z prądem, a tu pod prąd. I teraz tak, każdy uśmiech, radość i każdy zachwyt to jesteś tu, na tych falach. Każde włączenie telewizora albo udział w rytuale, jakimś rytuale, to jest, nurkujesz, skaczesz na główkę do nocnika, tak? I w ciągu dnia to tak dziesiątki razy, tak? Góra, dół, góra, dół. Chodzi o to, żebyś świadomie wylogował się z tej przestrzeni i wszedł w przestrzeń cieszenia się i zachwytu.
i obdarowywania szacunkiem i wdzięcznością. Kogo? Wszystkich. Za co? Za wszystko. Tak? I tak samo akceptowania i kochania i szanowania i okazywania wdzięczności. Więc jest takie zjawisko, one zostało bardzo ładnie zekranizowane, pokazane w przypadku niebiańskiej przepowiedni. Zachęcam do tego, żeby tą niebiańską przepowiednię sobie dzisiaj obejrzeć, taki film na podstawie książki Jamesa Redfielda. Tam jest pokazane, jak chłopak jest goniony przez partyzantów chyba, czy jakichś tam żołnierzy. Chcą go złapać, chcą go zastrzelić, on ucieka, ich jest dużo. W końcu dobiega na skraj przepaści, już nie ma gdzie uciekać. Akceptuje to, że za chwilę dobiegną i go złapią i rozstrzelają, więc akceptacja powoduje, że po pierwsze akceptacja najtrudniejszego wariantu, to ty go już nie zasilasz. On się nie wydarzy, bo ty go nie zasilasz. Gdy się boimy, że się wydarzy najgorsze, martwimy się o coś, o kogoś, czynimy martwym, czyli krzywdzimy siebie albo ściągamy ten najgorszy scenariusz, martwiąc się. Tak? Jak chcecie się martwić i być w nocniku, proszę bardzo, ja zachęcam, żeby nie dosyć, że się nie martwić, zaakceptować najgorszy scenariusz. Ktoś mówi, że podetnie sobie żyły, proszę bardzo, tu masz świeżutką żyleteczkę. Tak? Ktoś mówi, że idzie sobie do lasu ze sznurkiem, a proszę, tu masz lepszy naoliwiony. Tak? I to się nie wydarzy, ale jak ty się martwisz, to się wydarzy, bo zasilisz. Więc zaakceptuj zawsze najgorszy scenariusz, to się nie wydarzy. On zaakceptował, że za chwilę go dopadną i rozstrzelają na miejscu, więc odwrócił uwagę z nich goniących, spojrzał w tą przepaść. Zobaczcie to pięknie na ekranie. Przepiękny widok dżungli, tak? Super widoki. Potem przenosi, zachwyca się, czyli obserwuje, zachwyca się, słyszy ptaki, zachwyca się. Przenosi uwagę na roślinkę obok niego. Pięknie wyrosła roślinka, zachwyca się, jest w błogim stanie. Potem ta roślinka wypuściła kwiat, nadal on jeszcze większy zachwyt, radość, taki błogi stan i się okazuje, że oni dolatują do niego, ale oni go nie widzą, on jest w innej częstotliwości. Wiele osób w czasie tych ostatnich 3 lat było w tej innej częstotliwości, mając wyluzowane, byli niewidzialni dla tych strażników pilnujących, że mają być w maseczkach, czy policjantów, którzy obok przechodzili, byli w maseczkach, a tego człowieka bez maseczki z uśmiechem na twarzy nie zauważyli. Ktoś był w strachu, bez maseczki go złapali, a ktoś był w radości, w wyluzowaniu i był niewidzialny. I system nie widzi, to ta ciemna strona nie widzi tego człowieka, co jest w tej częstotliwości. Dopóki on nie utraci światła i nie zajdzie do nocnika, wtedy go dostrzegę system i sponiewiera tym człowiekiem, tak? A do tego momentu jest niewidzialny. Więc my jesteśmy takimi elektronami, przeskakujemy non-stop. Chodzi o to, żebyście mieli świadomość tej mechaniki, że jak przyjmujecie światło, tą świadomość i przejawiacie, przeskakujecie na wyższą orbitę. Tu przychodzi egzaminator w momencie, gdy macie przeskoczyć, że ta orbita chcecie wypchnąć na jeszcze wyższą orbitę. Przychodzi egzaminator. Jak zdasz, przechodzisz tu, jak nie zdasz, wracasz do przedszkola, do nocnika, żeby znów się wydobywać. Ale po tym doświadczeniu, nawet jak spadniesz, to też nie jest nic złego, bo ty już wiesz, jak wrócić, tak? I wrócisz tu, a potem tu i dalej sobie poradzisz. Przyjdą różne egzaminy, tu świat się podzielił na tych, co uwierzyli w kłamstwo, tak? I wsiedli do jednego pociągu i tych, co uwierzyli, to wsiedli do tego pociągu, skorzystali z jednej terapii, drugiej, trzeciej, w czwartym wagoniku, niektórzy w piątym wagoniku jadą gdzieś tam. To jest ich wybór, ich świat. Nawet jeśli to są twoje dzieci, zaakceptuj to, bo to jest dla ciebie egzamin. Nawet jeśli to jest twój partner, współmałżonek, twoja rodzina, zaakceptuj to. Ty czyń sobie dobrze w swoim raju na ziemi. Natomiast ty jesteś w innym pociągu i nieważne, co przyjdzie później, jakie obrazy będą tobie przedstawiane, ty może nawet jak nie będziesz miał telewizoru, to nie będziesz wiedział, że jakaś tam wojna wybuchła, że jacyś kosmici wylądowali i zagrażają wszystkim. Ci, co mają telewizory, to się trzęsą ze strachu i są bateryjkami zasilającymi system, tak? A ty nie masz telewizora. Tak, są ludy, które nic nie wiedziały o tym, że wybuchła jakaś druga wojna światowa, że była jakaś covidioza, to są pigmeje z Puszczy Afrykańskiej.
to są Indianie z Puszczy Amazońskiej. To są ci pod kołem podbiegunowym. Nie mają telewizorów i mają się dobrze, są szczęśliwi. Natomiast dojeni z energii są ci, co byli podłączeni pod media, pod systemy. Cokolwiek system będzie straszył, przyjdzie moment, że system powie tak. Bo system zauważył, że ludzie śpiący uwierzą we wszystko, co powiedzą amerykańscy naukowcy. Więc amerykańscy naukowcy powiedzą, że amerykańscy astronomowie zauważyli, że leci kometa, idealnie na Ziemię jest skierowana. Jak przywali w sam środek, tak, to nikt nie przeżyje. Ziemia w pył i wszyscy zginą. I ci, co uwierzą w to, będą się trzęśli i są wtedy bateryjkami na rozładowywaniu, na dojeniu energii. A ty miej na to wywalone. To są tylko strachy na lachy. Nic się nie wydarzy, jak jesteś w połączeniu, w ustawieniach źródłowych, jak jesteś. Jesteś w zaopiekowaniu, prowadzeniu, wszystko ci służy, wszystko ci sprzyja. I nie wiem, czym tam jeszcze będą straszyć. Chodzi o to, żeby się w nic nie wkręcać. Kiedyś stary świat, zamykamy go, tylko go zinwentaryzujemy. Żyłeś poprzez umysł, wgrane programy od rodziców, od dziadków, potem w systemach religijnych coś ci wgrano, potem w szkole coś ci wgrano, telewizja ciągle przypominała, 1 września, 17 września, rzeź wołyńska, rzeź katyńska, wypadek gdzieś tam w Smoleńsku, jakiś samolot spadł, o brzozę zahaczył, więc ciągle to było przypominane i przypominane w miesięcznicach, 10, 10, 10, przypominane w rytuałach kościelnych w każdą niedzielę, tak, lub częściej, bo to była forma udoju energii, ale ty już wiesz, że tobie to nie służy, będąc pod wpływem tych ego programów religijnych, politycznych, rasowych, narodowościowych, człowiek był dojony z energii. Był prowadzony przez program Gardziego mózgu walka albo ucieczka. A walka i ucieczka jest wtedy, gdy trzeci punkt, o którym nie uczą na psycholodzy, mówiąc o programie Gardziego mózgu, mówią o walce albo ucieczce. Ale nie mówią o odłączeniu. Walka i ucieczka jest skutkiem odłączenia od źródła, bo wtedy trzeba rzeczywiście walczyć ze wszystkimi o okruchy spod stołu. Ale przecież jest w połączeniu, jak jesteś, jest stół zasłany dla ciebie i dla wszystkich, którzy tutaj, każdy ma swój stół zasłany wszelkimi zasobami. Tam się walczy i jeden drugiemu, jeden pasożytuje na drugim w tamtym systemie, w tamtym postrzeganiu i walczą wszyscy o okruchy, a tu jest wszystko co najlepsze i każdy ma wszystko w dostatku. Walka, ucieczka, jak nie masz siły walczyć, nie masz siły uciekać, jak trwoga, to jak jesteś odłączony, jak trwoga, to do Boga zewnętrznego, egregorycznego, pasożytniczego Boga na kolana i ofiary. I żeby kapłan coś nam załatwił, tak, u tego tam. A to ty masz się łączyć ze swoim źródłem, a nie z pasożytem na zewnątrz. On jest oczywiście częścią ciebie, to ty go stworzyłeś i całe te systemy egregoryczne i kapłańskie po to, że mają czynić cierpienie dla tych, co śpią. Bo tylko pod wpływem szpilki w tyłek człowiek może się obudzić. To cierpienie było potrzebne. I któż mógł wam go dostarczyć, jak nie twój mistrz nauczyciel Kat? I któż mógł ciebie wydoić z energii, jak nie systemy pasożytnicze? I wychodzisz z tej gry poprzez dostrzeżenie tego i szacunek i miłość, bo to jest też twoim lustrem i politycy są twoim lustrem i kapłani. Wszystko jest twoim lustrem i częścią ciebie. Cokolwiek do nich wyślesz, to wraca. Wyślesz emocje, splątujesz się. Wyślesz uczucie, szacunek, akceptację, wdzięczność i się rozplątujesz z tymi systemami. Więc już odpuszczamy sobie walkę, ucieczkę, i w trwodze łączenie się z egregorami, że ktoś nam zrobi raj na ziemi, albo ten Bóg, albo prorok, albo Mesjasz, albo polityk, albo jakiś tam Trump, albo QAnon, albo Kimberly, albo jakiś nie wiadomo kto, guru. Czy życie było w emocjach, każda emocja to była utrata energii, rozładowanie się, życie w strachu, w bólu, opory, braki, cierpienie i towarzyszyły temu nieszczęśliwe zbiegi okoliczności. Są nieprzypadkowe, one są pochodną tej niskiej częstotliwości. Niskie te nieszczęśliwe zbiegi okoliczności. Natomiast ten świat, ta częstotliwość jest związana ze świadomym połączeniem.
jesteś wszystkim. Ty jako źródło, tu wyżej, podzieliłeś się w tym świecie dualnym, zawsze jest męskie i żeńskie, jest plus i minus. Podzieliłeś się na siebie w sobie jako kobieta albo mężczyzna. Jesteś jednocześnie i ojcem, i matką. Matką jest ziemia. Ojcem jako plus jest ta część, pewna część duchowa, która wyszła ze źródła. Więc jesteś ty jako dziecko, ty jako matka, ty jako ojciec i ty jako wszystko, co jest wokół ciebie horyzontalnie. Jako wszyscy ludzie, rośliny, zwierzęta, minerały, a wszystko ma swój plus i minus. Tak? Jesteś wszystkim. I będąc w tym połączeniu wertykalno-horyzontalnym, uświadomionym, odczutym i przejawionym, tak, w ciągłej komunikacji z innymi częściami siebie, jesteś prowadzony, dokonujesz dobrych wyborów, czujesz, dostajesz wewnętrznym głosem i czuciem informację, czy masz iść w prawo, czy w lewo, co wybrać. Wybierasz dobrze, jesteś w przepływie, jesteś w prowadzeniu w przepływie. W przepływie zaczynają płynąć do ciebie zasoby, zaczną płynąć w momencie, gdy z lekkością udrożnisz przepływ, czyli zrobisz coś, co czyniłeś z ciężkością. Udrożnisz przepływ w komunikacji z tymi ludźmi i obdarowując szacunkiem, napływa do ciebie szacunek. Ty znów obdarowujesz szacunkiem i przychodzi do ciebie więcej szacunku. I nie ubywa tobie. Im więcej dajesz ze światła, tym bardziej do ciebie przybywa. To samo z miłością, to samo z wdzięcznością i tak samo z pieniędzmi. Przychodzi rachunek do zapłaty, masz do wyboru zapłacić z ciężkim sercem, z żalem, ze smutkiem, ze złością do urzędników ZUS-u albo skarbowych, albo do tych, co włożyli ci ten mandat za szybę, a możesz go z lekkością zapłacić. I u mnie, gdy z lekkością zapłaciłem mandat, miałem do wyboru albo mieć żal do siebie, że tak późno wstałem i włożono mi kartkę za szybę rano, albo do tego, co mi to włożył, tak? Albo pójść i z wdzięcznością dla tamtego człowieka, z lekkością i z radością zapłacić mandat. Gdy z radością płacisz, jak sobie, bo widzisz, że ten urząd, ten urzędnik to jesteś ty, płacąc z lekkością, płacisz sobie, zasysasz z pola. Przychodzi więcej i więcej. Więc ty możesz ze smutkiem płacić ZUS, a spróbuj zapłacić go sobie. W tytule przelewu płacę sobie P.S. Płacę sobie za ZUS i zapłać. I zobacz, jak się poczujesz. Smutno czy wesoło? Jeśli będzie radość, pojawią się pieniądze. Ja nie wiem, skąd one przyjdą. Nie wiem skąd, ale po prostu udrożnij przepływ. Tak samo VAT, podatek VAT, podatek dochodowy. PS, płacę sobie za VAT numer. Przychodzi mandat. Och, jak cudownie. Zapłacisz za ten mandat, 10 razy więcej dostaniesz, jak nie będziesz oczekiwał, bo ja znam mechanizm. Jak odpuściłem pewną sprawę sądową, bo ktoś mi za coś nie zapłacił, uzbierałem tyle papierów, dostałem mecenasa, który wygrał już niejedną sprawę z tym człowiekiem, więc było proste, uzbierałem tonę papierów. Wystarczyło dać i uruchomić i wyrwać z gardła, tak? A wziąłem to, spaliłem i w to miejsce przyszło nowe, lepsze i zamiast wyrwać z gardła to, co mi się należało, ja dostałem z drugiej strony 25 razy więcej. Więc czy jest sens wyrywać z gardła, walczyć o coś, złościć się albo mścić się? Jak chcecie, to ćwiczcie tego starego programu oko za oko, ząb za ząb. Ja zachęcam do bycia w przepływie. Więc jak mam... Już nie mam, ale jak kiedyś miałem jakąś karę, jakiś mandat, ja teraz nie mam, tak? Tak się dzieje, że po prostu nie mam, ale gdyby mi się trafiło, to ucieszyłbym się z tego, co umysł kiedyś nazywał nieszczęściem, czyli z tego mandatu kazał mi się kiedyś smucić. Ja bym się ucieszył, zapłacił, bo wiem, że czeka mnie inna orbita, a ten mandat jest tylko egzaminem. To kolegium, ta kara, ta strata. Jeśli ktoś mnie okradnie, nie będę się mścił, tak? Ale jak chcesz się mścić, proszę bardzo, to jest ze starego świata. Ja wolę nie walczyć, nie uciekać, nie mścić się, tylko po prostu odpuścić, zaakceptować, uszanować, postawić granice, jeśli mam możliwość powiedzenia, żeby tak nie czynił, że już więcej tego nie potrzebuję, tak? I zapłacić wdzięcznością. Wiem, że z drugiej strony przychodzi dziesiątki razy więcej. Wiem, bo po prostu tego doświadczam. To jest magia, ale ta magia to jest tylko fizyka,
której nie znaliśmy na tej częstotliwości. Tak? To jest fizyka, to jest mechanika, to jest pewna optyka. Tylko ktoś nazywa to magią i codziennie możesz doświadczać takiej magii. Więc jesteś prowadzony, bo masz wewnętrzny głos, jak jesteś połączony ze źródłem. Jesteś zaopiekowany, jesteś karmiony. Wszystko ci służy, wszystko ci sprzyja. Jesteś w przypływie, tylko nie zakłóć tego przepływu. Obdarowuj urzędy, to, co dotychczas było ciężkie, ten ZUS, ten VAT-ek, te mandaty, płać sobie. W tytule przelewu PS. Ty wiesz, że płacisz sobie i z uśmiechem klikasz, zatwierdzasz transakcję i jesteś w przepływie i zasysasz z pola po prostu. Ja nie wiem, skąd do ciebie przyjdą, ale zasysasz z pola wielokrotność tego, co wypuściłeś z lekkością. Ale jak wypuścisz z żalem, z ciężkością, nie zaciągniesz z pola. I bądź tylko w zaufaniu do tego przepływu. Bądź w zaufaniu. To jest nielogiczne. Umysł chce kontroli. Stary świat to jest świat kontroli. A ty nie chciej kontroli. Nieważne, co ktoś robi. Ja jestem po prostu w zaufaniu do moich partnerów biznesowych, tak? Do moich partnerów, partnerek, tak? Do wszystkich ludzi, do współpracowników jestem w zaufaniu, bo nawet jakby ktoś coś wykombinował, to mi nie zrobi krzywdy. Jak ja się o tym dowiem i ja to zaakceptuję, dostanę rekompensatę wielokrotną tego, co zaakceptuję. Tak? Ja nie chcę kontrolować, nie kontroluję wielu procesów. Właściwie niczego nie kontroluję, tak? Nie kontroluję. Ale jak chcesz kontrolować, bo to jest funkcja umysłu, kontrola, to, no to proszę bardzo, to ten świat czeka. Natomiast ten świat to jest bycie w zaufaniu. W zaufaniu do połączenia i do tego, że wszystko mi służy i wszystko mi sprzyja. Lekkość, obfitość, szczęśliwe zbiegi okoliczności są towarzyszem życia człowieka w tej częstotliwości. Obdarowujmy wszystko i wszystkich błogim mówieniem i błogim spojrzeniem. To, że jest inny stan, pokazuje prawo Ohma. Normalnie w przepływie prądu są straty prądu. Między elektrownią a mieszkaniem są straty prądu. Tu wyprodukują 100% energii, a tam dochodzi, załóżmy, 70% energii. Jest strata na przesyle. Ale jest coś takiego jak nadprzewodnictwo. Są takie warunki, że prąd wychodzący z elektrowni i dochodzący do domu jest bez strat. To się nazywa nadprzewodnictwo. I teraz, kiedy się pojawia opór, strata prądu? Strata prądu jest wprost proporcjonalna do napięcia, a odwrotnie proporcjonalna do natężenia. I można tak pomanewrować tymi parametrami, że może dążyć do zera opór. Czyli opór jest wprost proporcjonalny do napięcia, a odwrotnie proporcjonalny do natężenia. Im większe napięcie, tym większy opór. Ale jeśli chodzi o ciebie, dla ciebie to nie jest ważne, jak tam ten prąd, tylko ty. Czy idziesz przez życie z oporami, z bólem, z trudem, z cierpieniem, z presją, ze wstydem, z niskim poczuciem własnej wartości, czy idziesz w minimalizacji tego? I teraz tak, ciężkość życia jest wprost proporcjonalna do emocji w sobie, a emocje w tobie, w sobie są pochodną postrzegania dualnego. Więc jeśli żyjemy w starym świecie, w postrzeganiu dualnym i komunikujemy się poprzez emocje, opór, ciężkość życia i cierpienie rośnie. Ale opór jest odwrotnie proporcjonalny do natężenia uczuć. A uczucia są pochodną postrzegania jednorodnego. Jeśli widzimy wszystko jako część siebie, siebie we wszystkim, tak, i w jedności wszystko, i nie czynimy innym tego, czego my byśmy nie chcieli, aby nam uczyniono. Jeśli komunikujemy się z uczuciami, z szacunkiem, akceptacją, wdzięcznością, miłością, błogim słowem, błogim spojrzeniem, obdarowujemy wszystko i wszystkich bezwarunkowo, to opór dąży do zera i wchodzimy w stan nadprzewodnictwa. I takie nadprzewodnictwo to jest ta częstotliwość w tym świecie. Na koniec tej części. Jesteśmy jak te bateryjki w tych ciałach fizycznych, naładowani energią po spacerku, po śniadanku, po dobrym śnie. I ta energia mogłaby nam służyć na dobre życie, ale tej energii chcą systemy egregoryczne albo inni ludzie poprzez wkręcenie cię w różne narracje.
albo w koncepcję, tak? Jeśli wejdziesz w tę narrację i koncepcję i wywoła to w tobie emocje, ty oddajesz energię, a masz ołów. Ołów jako coś ciężkiego ściąga ciebie w dół, tak? A ty nie potrzebujesz jakości nocnikowych, więc wystarczy, że nie wkręcisz się w nic, w żadną koncepcję, w żaden rytuał, w żadną koncepcję dualną, polityczną, rasową, narodowościową, religijną. Wycofasz swoją uwagę. Wiesz, już teraz wiesz, że jesteś źródłem, jesteś wszystkim. Jest nieograniczone pole energii, które może ci służyć i sprzyjać. Tylko się z nim połącz. Uświadom sobie, że jest. Łączysz się z tym polem, wchodzisz w to pole, czujesz to pole i przejawiasz energię tego pola w komunikacji ze wszystkimi, czyli w tą energię fotonową wchodzisz i jesteś w dobrym stanie, w dobrostanie. Wszystko ci służy, wszystko ci sprzyja. Wytrwaj tylko w tym, nie daj się w nic wkręcić, żadne koncepcje. Emocja jakakolwiek jak przyjdzie, od razu ją stransmutuj. Emocje są też potrzebne jako informacje, że przychodzi do ciebie egzamin. Nie wypieraj, nie zamiataj pod dywan. Nie, no, po prostu transmutuj. Zamieniaj we wdzięczność, w szacunek, w akceptację i w miłość. I na koniec tej części takie symboliczne pokazanie, że w tym świecie dualnym jesteś wszystkim. Ty jako źródło podzieliłeś się na wszystko, co... na ojca i na matkę, na wszystkie plusy i minusy to jesteś ty. Matka Ziemia, ojciec pewna świadomość duchowa i wszystkie części jesteś ty, ty jako ojciec, ty jako matka i ty jako wszystkie przejawy siebie horyzontalnie. Tak? I ten symbol nieskończoności to jest to połączenie takie harmonijne, obdarowywanie i otrzymywanie. Obdarowywanie i otrzymywanie. Otrzymujesz to, co sam wcześniej wysłałeś. I już ostatni slajd tej części. To, co tutaj mówię, to jest pewna informacja, pewna wiedza. Dla mnie ona jest prawdą, moją prawdą, bo to jest z ostatnich 10 lat wychodzenia ze swojego nocnika na najniższych pokładach tego nocnika, gdy byłem, wygrzebałem się z niego. Mi pomógł w tym czasie transurfing, ale jako koncepcja zewnętrzna, natomiast ja ją sprawdzałem. Czyli nie czytałem kartka po kartce, jak każdą książkę, tylko te kilka zdań analizowałem, co prawda przez umysł, ale sprawdzałem, czy ja zastosowałem się do tego algorytmu, który tam był opisany, czy go złamałem. Jak go złamałem, czy rzeczywiście miałem takie złe owoce, a jak się zastosowałem, czy były dobre owoce, więc ja robiłem weryfikację, zrobiłem sprawdzanie. I potem, jak coś sprawdziłem mentalnie, sprawdzałem potem w praktyce, w komunikacji z innymi częściami siebie, z moimi mistrzami, nauczycielami. Tak, każdy ich ma. Ja miałem swoich, mam nadal, ale to są na epizodycznych jakichś, na kartkóweczkach. A te pierwsze, jak się stamtąd wychodzi, to traumatyczni są nauczyciele, tak? Mocni nauczyciele. Więc wychodziłem, wygrzebywałem się sam i to dużo czasu zajęło. To, co tutaj macie w czasie tych 4 godzin, to jest kwintesencja, to jest odwirowana śmietanka do sprawdzenia i stosowania, do sprawdzenia po prostu, tak? Ale śmietanka, nie trzeba tracić lat na studiowanie, sprawdzanie każdego zdania, bo to są te najważniejsze reguły, które zauważyłem, że mi bardzo pomogły. Ale ty sprawdź, najważniejsze sprawdź, pozakańczaj kontrakty, połącz się ze źródłem, pozałączaj kontrakty, i ty już później nic nie będziesz potrzebował, bo będziesz dostawał 100% informację od siebie dla siebie. To, co przychodzi ode mnie czy od innych, zawsze musisz sprawdzić. Tak? Bo tu jest zawsze i prawda, i nieprawda. I przekuj wszystko w swoją prawdę. No dobrze, tyle w tej części. Jestem wdzięczny za uwagę.